Cześć, cześć moi kochani, jesteście na kanale Zrobiono Ręcznie ULM, z Wami Lena dla tych, kto po raz pierwszy na moim kanale. I dzisiaj chcę powrócić do tematu przystrojenia naszego domu. W jednym z moich filmików pokazywałam, że przerabiałam narzutę, którą dostałam w prezencie i była ogromna. Ja zrobiłam mniejszą, oczywiście wycięłam kawałek, dostosowałam do swojego łóżka. Tutaj w Turcji, będąc na wczasach, i teraz mam piękne, przystrojone łóżko, ale został taki kawałeczek i co? No przecież nie wyrzucę, to wiecie, że nie wyrzucam takich rzeczy, pokażę Wam. I w związku z tym postanowiłam, że wykorzystam ten kawałek, bo ja mam tutaj mniejsze poduszki na swojej kanapie w salonie, takie jaśki, i zrobię dwie poszewki do tego jaśka. Ale że szerokość niestety trochę mniejsza niż mojej poduszki, to wczoraj poszłam właśnie tutaj do zakładu krawieckiego, gdzie zawsze wyproszę jakieś tam resztki, ścinki i tak dalej, i dostałam taki właśnie kawałek materiału mi dali. I zobaczcie, on z tym materiałem będzie idealnie pasował. Pasuje właśnie, pokażę bliżej może. I dostosuję, jeszcze nie wiem w jaki sposób, ale pokażę Wam generalnie efekt, jaki możemy uzyskać nawet z resztek, które na pewno w każdej z Was ma w domu i które leżą nieużywane. Więc oczywiście możemy robić różne rzeczy i wykorzystując do projektów patchworkowych, ale dzisiaj akurat jest cel zrobienia tych poduszek i ja to zrobię. W tym razie pokażę Wam, jak to można zrobić i jak mój projekt będzie wyglądał. A teraz dla tych, komu się przyda, to zaczynamy robić razem. No i cóż, to jest ta poduszka, którą teraz wykorzystamy do zrobienia poszewek. I pierwsze co zrobimy, no oczywiście wymierzymy rozmiar 36, podejrzewam, że będzie więcej, bo w środku zaraz wymierzymy. W ten sposób będzie wygodniej. No i tutaj mi wyszło 76 cm, 76 na 2, 38. I teraz tutaj i tu jest 84. 84, czyli nie jest kwadratowa. Ok. No i teraz tak. 84 na 2 to jest 42. Czyli 38 na 42. Dobrze. No i teraz patrzymy na ten kawałek. No to już wiadomo logicznie, że tutaj będzie dłuższa strona. Te 42. Poduszkę zawijam. Tu zaraz zeszpilkujemy. I z drugiej strony też. No i teraz ten nadmiar, który tutaj brakuje, wytnę z tego materiału. Taki kawałeczek składamy prawą do prawej
i zeszywamy z tej i z tej strony. Później przyszyjemy to do paduszki. No teraz przygotowany rozmiar przewracamy na lewą stronę. Teraz co trzeba zrobić? Wywrócić to na prawą stronę. W ten sposób. I włożyć to w środek. Tu. I tu. Zaraz to przeszpiegujemy. No i zobaczcie, to jest w środek wstawione. Zaraz zrobimy od razu drugą. Wywracamy na prawą stronę. Oczywiście wszystko zrobione ręcznie, tak jak pamiętacie. Wkładamy teraz do środka. I przeszpilkujemy tylko. No i pokażę, tutaj wszyłam do środka i tutaj wszyłam do środka. I teraz co to zostaje? Tylko przewrócić na prawą stronę. Zobaczymy. Zobaczymy, co tu się nam wydeklarowało. No i taka poduszka. Taka poduszka. Tutaj wszyłam ten fragment. No i teraz tylko trzeba założyć. Założyć ją na poduszkę. Zobaczyć, jak będzie wyglądać. Skończyłam dwie poduszki, które dokompletowałam z resztek od swojej narzuty. Filmik Wam tutaj w infobox umieszczę, jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć, jak robiłam tą narzutę, co robiłam, jak przerabiałam, to sobie zobaczycie. A teraz właśnie tylko chcę pokazać z blisko, jak wyglądają moje poduszki. Uważam, że bardzo ładnie i do całego kompletu pasuje, mimo to, że wykorzystałam tutaj zupełnie inne materiały, no bo tylko resztka była wądziutka i teraz jest cały komplet. Uważam, że jest bardzo ładnie, także nie bójcie się przerabiać rzeczy, które nieużyteczne, na takie, które będą Was cieszyć. Pozdrawiam Was wszystkich, subskrybujcie kanał, życzę dużo, dużo szczęścia, do zobaczenia, pa, pa. Chcę podziękować każdemu, kto do samego końca oglądał ten film. Dziękuję Wam serdecznie. Dla tych, kto po raz pierwszy na moim kanale, nie zapominajcie postawić lajka i subskrypcję ze dzwoneczkiem, żeby w przyszłości spotkać się ponownie. To, co robię, robię z pasją, robię z miłości do rękodzieła, do rzeczy, które tworzymy własną ręką. To jest bardzo istotne, ponieważ kiedy robimy coś nie tylko dla siebie, dla innych też, w ogóle kiedy wykorzystujemy resursy z naszego wnętrza, estetyczne, duchowe, my wkładamy swoją miłość, energię w to, co robimy, w swoje rzeczy. A ja życzę Wam dużo, dużo zdrowia. Niech ta energia nigdy nie zostawia Was. Bądźcie zawsze szczęśliwi. Pozdrawiam, do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa, moi kochani. Pa, pa.